Ja jestem w Olkuszu, na ulicy chyba Kościuszki w tej chwili. Będę jechał prosto w ulicę Rapsztyńską przez Krajową 94, więc w kierunku Wolbromia. Oczywiście tutaj, chcąc jechać na wprost, ustawiamy się na prawym pasie. Tutaj mamy dwa niewyznaczone pasy ruchu, więc tak naprawdę dwa rzędy pojazdów powinny nam się tutaj zmieścić, więc staramy się tak ustawiać, żeby te dwa rzędy pojazdów się zmieściły. Czy to jedziemy w lewo, czy to jedziemy w prawo, czy to jedziemy w prosto. Staramy się w taki sposób ustawiać. No pewnego rodzaju wyjątek, no to powiedzmy, jeżeli ktoś jedzie, nie wiem, autobusem, ciężarówką. Choć czy tutaj będzie ciężarówka, na tą chwilę nie wiem, bo nie wiem, czy tutaj nie ma jakiegoś ograniczenia tonażowego chociażby, no ale nie o tym jest ten film, nie o tonażach, a o zachowaniu się, szczególnie w pojazdach małych, w pojazdach na kategorię B. Jest zielone światło i ruszamy na wprost. Oczywiście upewniam się, że tutaj nikt na czerwonym główną drogą 94 nie będzie chciał przejeżdżać i jestem na dość mocno zniszczonej, ale za chwilę remontowanej Rapsztyńskiej.